Trenerze, czy to, że tak szybko gracie po tym przegranym meczu w pucharze, to jest dla was dobrze, że nadarza tak szybko się ta okazja do rewanżu? No na pewno, jeśli chodzi o tam tą możliwość rewanżu bezpośrednio z tym samym przeciwnikiem, to na pewno jest dobre, bo można jakby zrewanżować się za to, co stało się w meczu pucharowym, w meczu ligowym i na tym trzeba się skupić i do tego trzeba się tak przygotować, żeby odnieść zwycięstwo i już skupiać się na lidze, bo z pucharu odpadliśmy. Z czego wynika ta przewaga, duża przewaga Pogoni w ostatnich 30 minutach? No przede wszystkim po zdobyciu bramki na pewno Pogoń uwierzyła w swoje możliwości. My próbowaliśmy wykorzystać te sytuacje, które mieliśmy, nie udało się. Tak się potoczył mecz i później już chcieliśmy w prostszy sposób doprowadzić do remisu. Nie udało nam się, Pogoń skontrowała, zdobyła kolejną bramkę i przegraliśmy mecz. Czy zgodzi się trener, że ten mecz w Białymstoku to jednak będzie zupełnie inna historia? Choćby dlatego, że Pogoń też musi tutaj przyjechać, no bo w środę tylko wy byliście po podróżach. Pogoń miała nie dość, że mecz wcześniej o jeden dzień, to jeszcze nie musiała jechać, a teraz trochę ta sytuacja się zmienia. No, każdy kolejny mecz to jest nowa historia i na pewno ten mecz ligowy to będzie tak samo nowa historia i tak jak już powiedziałem, musimy się tak przygotować, żeby odnieść zwycięstwo, żeby przed swoją publicznością dobrze się zaprezentować i myślimy tylko o zwycięstwie i o tym, żeby dobrze już prezentować się w lidze. Przed meczem pucharowym mówiliście o tym, że zawodnicy Pogoni dobrze grają głową. To chyba teraz tym bardziej trzeba będzie zablokować te dośrodkowania z bocznych strefy boiska, bo w drugiej połowie meczu właśnie w pucharze w Szczecinie to chyba robiło wam najwięcej szkody. Tak, Pogoń doprowadziła do kilku sytuacji, po których uderzali, czy to głową, czy nogą, ale głównie głową po dośrodkowaniach. Byliśmy tego świadomi. Wiemy, że to akurat źle to robiliśmy. Musimy na pewno przedstawić analizę zawodnikom i powiedzieć, czego musimy, na co musimy znowu uważać, czego musimy się wyzbyć, żeby nie popełniać błędów. I wierzymy w to, że już w tym meczu ligowym takie błędy się nie powtórzą. Thank you.